Wielkie w dniu 28 listopada 2018 roku. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum i na sekretarza dzisiejszych obrad proponuję pana radnego Piotra Zielińskiego. Czy pan radny się zgadza? Dziękuję bardzo. Czy wszyscy państwo są zalogowani? Myślę, że dzisiaj już będzie sprawniej nam praca z urządzeniem do głosowania wychodziła. Kto z państwa radnych jest za tym, aby sekretarzem dzisiejszych obrad był pan radny Piotr Zieliński? Bardzo proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 23 radnych było za, nikt nie był przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Sekretarzem dzisiejszych obrad został pan radny Piotr Zieliński. Przejdźmy do zatwierdzenia porządku dzisiejszych obrad. Bardzo proszę, pan radny Marek Grzegorz. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na wniosek Komisji Prawno-Organizacyjnej proszę o wprowadzenie do porządku obrad dwóch projektów uchwały. To jest projekt uchwały na druku nr 198 w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza oraz na druku nr 199 w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze wnioski? Bardzo proszę, pan radny Robert Koziewski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, proszę o wprowadzenie do porządku obrad uchwały na druku 196 w sprawie wynagrodzenia dla prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej i drugiego projektu na druku numer 197 w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Komisji do zaopiniowania wniosku o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatanckich z opłat czynszowych z lokalach wynajmowanych zasobów gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są dalsze wnioski? Jeżeli nie, to padły dwa wnioski o rozszerzenie dzisiejszego porządku o cztery punkty. Oraz ja jeszcze ze swojej strony chciałam przed częścią merytoryczną dodać punkt piąty. Zatwierdzenie protokołu sesji w dniu 21 listopada 2018 roku, który został już przez Biuro Rady przygotowany. Szanowni państwo, będę po kolei poddawać te propozycje pod głosowanie i bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem w punkcie piątym przed częścią merytoryczną zatwierdzenia protokołu z dnia 21 listopada 2018 roku, bardzo proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Jeszcze wstrzymać. Jesteś niezalogowany. Nie. Aha, nie. Proszę jeszcze raz spokojnie spróbować. Z pana radnego bije spokój zawsze. Dwudziestu trzech radnych było za, jeden radny się wstrzymał. Zatem punkt piąty przed częścią merytoryczną został przez Wysoką Radę wprowadzony. Przejdźmy zatem do kolejnych druków. Proponuję jako punkt jedenasty uchwałę zawartą w druku nr 198. Kto z państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie właściwego przycisku. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Dwudziestu
4 radnych było za, 1 radny się wstrzymał. Porządek został rozszerzony o punkt 11, druk numer 198. W punkcie 12 proponuję wprowadzenie projektu uchwały zawartej w druku numer 199. Kto z Państwa radnych jest za, bardzo proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Kto jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? 23 radnych było za, 2 radnych się wstrzymało. Zatem rozszerzyliśmy dzisiejszy porządek o punkt 12. W punkcie 13 proponuję wprowadzenie projektu uchwały w druku numer 196 dotyczącej wynagrodzenia prezydenta. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? 24 radnych było za, 1 radny się wstrzymał. Zatem porządek został rozszerzony o punkt 13. W punkcie 14 projekt uchwały zawarty w druku numer 197 dotyczący zaopiniowania wniosków o zwolnienie z opłat organizacji pozarządowych kombatanckich. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem tego projektu do dzisiejszego porządku? Bardzo proszę o naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 25 radnych było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przejdźmy zatem do zatwierdzenia dzisiejszego porządku obrad ze zmianami, które przed chwilą przegłosowaliśmy. Porządek obrad będzie liczył 5 punktów części przed częścią merytoryczną i 14 punktów części merytorycznej. Kto z Państwa radnych jest za zatwierdzeniem tego porządku? Bardzo proszę o wybór właściwego przycisku. Wszyscy Państwo radni głosowali za zatwierdzeniem zaproponowanego porządku. Zatem przejdźmy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej w okresie od 1 do 30 września 2018 roku. Bardzo proszę Pana Radnego Grzegorza Szczura. Dziękuję. Panie Prezydencie, najpierw chciałbym się wyjaśnić, dlaczego mamy tylko sprawozdanie za wrzesień tego roku, a brakuje kiedy do końca kadencji sprawozdania, czy jeszcze biuro rady, czy pana służby nie wyrobiły się z tym, no tym bardziej, że to dotyczy poprzedniego prezydenta. Biuro rady nie ma z tym nic wspólnego, przyznając cześć pana. Na wszelki wypadek uwzględniam wszystkich urzędników. Pani sekretarz, bardzo proszę. Na następne posiedzenie dostajecie Państwo sprawozdanie za miesiąc październik. Dlatego jest za miesiąc wrzesień tylko i wyłącznie, że jest tutaj wpisane już wykonanie. W październiku opisalibyśmy część zarządzeń, które jeszcze nie zostałyby wykonane w ogóle. A tak to ten poszlizg miesięczny daje nam możliwość powiedzenia Państwu, co zostało zrobione w związku z realizacją danego zarządzenia, które zostało podpisane w danym miesiącu. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czyli to nie jest związane z kampanią wyborczą, która się toczyła. Panie Prezydencie, ale chciałem dopytać w takim razie o zarządzenie numer 2691. To jest strona 5 z dnia 4 września tego roku. Pisze tam o przekazaniu środków trwałych, konkretnie aparatów fotograficznych firmy Canon w ilości 6 sztuk na wyposażenie Komendy Miejskiej Policji Dąbrowy Górniczej celem wręczenia ich wyróżniającym się funkcjonariuszom. Chciałem się dowiedzieć, z jakich funduszy, jakie fundusze poszły na ten cel i czy to było uzasadnione, no bo wydajemy na naszą komendę sporo pieniędzy, przeznaczamy na etaty i na samochody. Tak jak zgodnie z opisem Pani Radny, są to aparaty, które były przeznaczone dla wyróżniających się funkcjonariuszy. Skonsultowaliśmy to z komendą. Jest to na taki wniosek realizowane. Nie wiem, jak to można porównać do funduszy ogólnie na policję. Ja uważam i chciałbym to kontynuować i zachęcam też Państwa, że jeżeli są osoby, jest uroczystość danych służb,
i są osoby wyróżniające się, to jest miło, że w imieniu władz samorządowych są przekazywane konkretne nagrody. To znaczy, ja się chciałem powiedzieć, czy to jest z funduszy reprezentacyjnych pana prezydenta, czy chodziło mi o to z wydatków bieżących. Z wydatków bieżących. Dziękuję. Panie radny, pan zawsze apeluje, że policja jest niedofinansowana. Ja myślę, że czas wykorzystać swoje kontakty. Można, proszę. No, ostatnio się zachwiałem swoim przekonaniem, widząc, jak Policja Dniąbrowska pracowała w trakcie kampanii wyborczej w Dąbrowie, jej efektywność i brutalnej, bandyckiej kampanii, jeszcze nie skończyłem, kampanii, która się toczyła, no źle o niej świadczy. Dlatego się będę wnikliwiej teraz obserwował fundusze przeznaczane na Policję Dąbrowską z pieniędzy wszystkich mieszkańców. Dziękuję. Ja myślę, że kampania rzeczywiście toczyła się bardzo nie fair play, ale zamknijmy ten temat i przejdźmy do nowej kadencji. Pan radny Edward Bober. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. Ja chciałem powiedzieć właśnie w tej kwestii nagród dla policji, że bardzo się cieszę, że prezydent tak się zachował i te nagrody zostały jakby ufundowane. Chciałem tylko przypomnieć, że byłem na którejś tam sesji do tyłu wnioskodawcą właśnie, żeby tak uhonorować wyróżniających się funkcjonariuszy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Jeżeli nie ma dalszych pytań, rozumiem, że Wysoka Rada powyższe sprawozdanie z działalności prezydenta miasta przyjęła. Przejdźmy zatem do zatwierdzenia protokołu z sesji w dniu 21 listopada 2018 roku. Czy w tej sprawie ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeśli nie, rozumiem, że protokół został przez Wysoką Radę przyjęty. Przechodzimy do części merytorycznej. Zapraszam panią skarbnik Janinę Bronikowską Radosz do przedstawienia 6 projektów uchwał. Dzień dobry. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu Prezydenta Miasta na druku nr 187 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023. Zakres zmian dotyczy tylko i wyłącznie roku 2018 i został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan przewodniczący Robert Kazimierski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, projekty na drukach 187, 188, 190, 191, 192, 196, 197 uzyskały pozytywne opinie Komisji Budżetowej. 187, 188, 190, 191, 192, 196 i 197. Druk 187 nie został pozytywnie zaopiniowany. Dobrze. Czy są w tej sprawie chętni do dyskusji? Jeżeli nie przejdźmy do głosowania, kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2023? Bardzo proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? 23 radnych było za, nikt nie był przeciw, 2 radnych się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę panią Jacka. Na druku nr 188 w imieniu Prezydenta Miasta przedstawiam projekt zmian w budżecie Miasta Dąbrowy Górniczej na rok 2018 wraz z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy zmiany w załączniku nr 1 w punkcie 1, mianowicie po stronie wydatków w zakresie zmniejsza się w zakresie zadań własnych gminy na stronie 4
W dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 750.23 Urząd Gminy w nawiasie miasta i miasta na prawach powiatu, wydatki Urzędu Miejskiego, wydatki bieżące, kwota dotychczasowa 85 tysięcy złotych, po zmianie kwota 451 tysięcy złotych. W zakresie zwiększenia na stronie 12 w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska dodaje się rozdział 90 005 Ochrona Powietrza Atmosferycznego i Klimatu, wydatki Urzędu Miejskiego, dotacje na wydatki bieżące, kwota 366 tysięcy złotych. Dokonuje się odpowiednich zmian w załączniku numer 1 w punkcie 2. Jest to załącznik, który mówi o dotacjach dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. W zakresie zwiększeń dotacja celowa dodaje się punkt dział 900, rozdział 90 005 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i odpowiednio kwota 366 tysięcy i odpowiednio ulegają zmianie podliczenia w załączniku numer 1 do projektu uchwały Rady Miejskiej po stronie dochodów i wydatków. Mówiąc językiem bardziej, że tak powiem, potocznym, zwiększamy plan finansowy na dotacje dla mieszkańców z tytułu zmiany źródła ogrzewania. Obecny plan to jest kwota 2 055 098 zł i 12 groszy i zwiększamy ten plan o kwotę 366 tysięcy zł. W sumie plan na wymianę piecy zamyka się kwotą 2 421 098 zł 12 groszy z uwagi na zainteresowanie i możliwość przekazania tych pieniędzy w roku bieżącym dla mieszkańców, którzy dokonali wymiany źródła ogrzewania. Pozostały zakres zmian został przedstawiony w uzasadnieniu do projektu uchwały. Bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy w tej sprawie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w druku nr 188 wraz z autopoprawką, bardzo proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? 24 radnych było za, nikt nie był przeciw, jeden radny się wstrzymał. Uchwała została. Bardzo dziękuję i bardzo proszę głosować. Na druku nr 189 przedstawiam projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019. Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, prezydent miasta jest zobowiązany przedstawić Szanownej Radzie projekt uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów. W tym projekcie uchwały proponowana opłata jest to opłata w wysokości 60 zł. I od jednego, że tak powiem, pieska. Natomiast maksymalna stawka, jaką ustalił ustawodawca na rok 2019, to jest kwota 123,18 zł. Ostatnim rokiem, kiedy obowiązywała opłata od posiadania psów, był rok 2012. Od 2013 do 2018 w mieście nie obowiązywała opłata od posiadania psów. Dochody, jakie uzyskaliśmy w roku 2012 z tytułu obowiązywania opłaty, była to kwota 82 tysiące złotych. Ja tylko dodam, że koszt utrzymania zwierząt, które są wyłapywane na terenie miasta w schronisku za 11 miesięcy bieżącego roku, to jest to kwota 221 tysięcy 800. Jeżeli chodzi o działania z zakresu Straży Miejskiej, Straż Miejska podejmuje działania w zakresie utrzymania czystości w mieście i w roku 2017 było to 44
pouczenia, a mandatów karnych było 10. Dziękuję bardzo. Proszę o decyzję w zakresie opłaty od posiadania usług. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Robert Kazimierski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, projekt na druku 189 nie uzyskał pozytywnej opinii Komisji Budżetowej. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że jak zwykle Państwo radni się zgłaszają. W związku z tym tradycyjnie głos za, głos przeciw i głosujemy. Pan Radny Grzegorz Jaszczuk. Dziękuję. Mam mówić za czy przeciw? Ja nie wiem. Bardzo się cieszę, że kolejny rok nie uchwalimy tej opłaty od psów, od posiadania psów. No, wszystkie argumenty, które ja od 12 lat tutaj przedstawiałem, wczoraj słyszałem na Komisji Budżetowej ze strony koalicji rządzącej w naszym mieście, co mnie bardzo cieszy, że jednak praca u podstaw daje rezultaty. Chciałem zaznaczyć, że rzeczywiście Straż Miejska może pomóc w utrzymaniu czystości, co jest jej obowiązkiem, a kosztuje nas to rocznie 4 miliony złotych. Jednakże Straż Miejska nie zapobiegnie zmniejszeniu czy zwiększeniu ilości psów, które są w posiadaniu mieszkańców naszego miasta, niezależnie notabene od wieku. Osobiście uważam i nie wiem, jak my jako radni możemy zasugerować istniejącym w mieście spółdzielniom mieszkaniowym, że to w ich gestii powinno być nałożenie na posiadaczy psów opłat, jeżeli psy zanieczyszczają windę czy tereny stricte danej spółdzielni mieszkaniowej. Ponieważ no, nie może być tak, że opłatę ma on ponieść właściciel posesji na terenach tak zwanych zielonych, na których pies czy psy biegają na prywatnym terenie, i tak samo mieszkaniec bloku. Uważam, że wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie mieszkaniowe powinny się zająć tym problemem, a my powinniśmy, jak od kilku lat to robimy, nie uchwalać tej opłaty. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Radny Marek Kłosianowicz. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Dopóki ustawodawca nie zmieni tego przepisu, to myślę, że dyskusja na sesji, i to nie tylko w Dąbrowie Górniczej, będzie zawsze. Zawsze będzie za i zawsze będzie przeciw. Szanowni Państwo, Koalicja Obywatelska po analizie i dostosując się do obowiązujących przepisów, których na dzień dzisiejszy nie możemy zmienić, uważa, stoi na stanowisku, aby przyjąć projekt uchwały, natomiast pieniążki, które będą pobierane w wysokości 60 zł od właściciela posiadanego psa, przeznaczyć na rozwój, rozbudowę infrastruktury dla zwierząt, dla psów, wybiegi i tym podobne. Dziękuję bardzo. Żeby nie przedłużać dyskusji, to na tym zakończę swoje wystąpienie. Dziękuję. Dziękuję bardzo i wyraźmy swoją opinię w głosowaniu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2019? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto z Państwa radnych jest przeciw? I czy ktoś się wstrzymał? Sześciu radnych było za, 16 przeciw, 3 radnych się wstrzymało, zatem projekt nie uzyskał akceptacji Wysokiej Rady. Bardzo proszę, pan przewodniczący. Pani przewodnicząca, przede mną siedzi jakiś pan, który robi zdjęcia naszych papierów, na których teraz obradujemy. Nie wiem, kto to jest pan, siedzi na miejscu, to dla radnych Rady Miejskiej. Tutaj jest jakaś... Chciałem wiedzieć, co to za pan, bo widzę, że robi zdjęcia. Gdzie ochrona danych osobowych? RODO. Bardzo proszę, pani radna Zakańska. Pani przewodnicząca, jako radna i jako prezes stowarzyszenia Razem dla DG oświadczam i informuję wszystkich obecnych na sali sesyjnej, że obok mnie siedzi członek stowarzyszenia Razem dla Dąbrowy Górniczej i nie fotografuje jakichś materiałów niejawnych czy zatajnionych. Materiały, które widnieją na stronie miasta, materiały sesyjne są upublicznione, sesja również jest upubliczniona. Nie zasiada
członek stowarzyszenia na miejscu radnego, ponieważ miejsce obok mnie jest miejscem wolnym. O to również zapytałam przy wejściu na salę sesyjną, czy jest taka możliwość i zgoda, aby tutaj usiadł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani Radna, gospodarzem sesji jestem ja. Nic pani nie pytała. Jak pani doskonale wie, oprócz przepisów, są również zwyczaje. Zwyczajowo ta część środkowa jest przeznaczona dla radnych. Ja się bardzo cieszę, że mieszkańcy uczestniczą w sesji, że są aktywni, że przysłuchują się naszym obradom. Jednak bardzo bym pana prosiła, żeby pan usiadł po lewej stronie. Dziękuję. Zamykam dyskusję w tej sprawie, bo przechodzimy do dalszego procedowania. Nie, nie będziemy się wypowiadać, panie radny, bo to nie jest w ogóle do dyskusji. W miejscach, teoretycznie według tego, co pani przed chwilą powiedziała i pan Kazimierski, radny Kazimierski, siedzieli nie radni. Panie radny, przecież doskonale pan wie, że wręczaliśmy stypendia dla uzdolnionej młodzieży. I rzeczywiście, można wszystkich trzymać, kiedy byli goście, można wszystkich trzymać na stojąco. Panie radny, naprawdę nie dyskutuję w tej sprawie, przejdźmy do kolejnego punktu. Bardzo proszę, pani skarbnik. Numer 190. Przedstawiam projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza wraz z autopoprawką. Autopoprawka dotyczy w paragrafie pierwszym roczne stawki podatku od nieruchomości ustęp 1 punkt 2 związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej. Obecnie w projekcie uchwały jest 22,73 zł, po autopoprawce jest 22,37 zł. Szanowni Państwo, ostatni raz zmiana stawek podwyższających stawki podatku od nieruchomości nastąpiło w roku 2013 na rok 2014. W roku 2013 w dniu 6 listopada Rada Miejska przyjęła zmianę stawek podwyższających stawki z roku 2013 na rok 2014 o wskaźnik inflacji 0,9%. Kolejne uchwały, które były odpowiednio podejmowane w roku 2014, 29 października 2014 na rok 2015, polegała zmiana tylko na dopisaniu roku 2015 do obowiązującej uchwały. Również w roku 2016 nastąpiło poprzez zmianę uchwały w dniu 25 listopada 2015 roku nastąpiło tylko dopisanie do uchwały z 2013 kolejnego roku, po roku 2014 i 2015, roku 2016. Zmiana stawek w podatku od nieruchomości była dokonana w zakresie zmiany w pozostałych budynkach była dokonana 16 listopada 2016 roku. W tym czasie, w okresie od 2014 roku do 2018 roku, w latach kolejnych występowała inflacja bądź deflacja. W uzasadnieniu do projektu uchwały i macie Państwo informację, że była inflacja, ale również występowała deflacja. Przepraszam, umknęło słowo z uzasadnienia deflacja. I tak, odpowiednio, na rok 2015 wskaźnik inflacji wynosił 0,4% i był opublikowany komunikat w Monitorze Polskim z 2014 roku pod pozycją 575. Na rok 2016 była inflacja ujemna, czyli wystąpiło zjawisko deflacji. Deflacja wyniosła 1,2%.
Komunikat był ogłoszony w Monitorze Polskim z 2015 roku, pozycja 614. Na rok 2017 również występowało zjawisko deflacji i deflacja wyniosła 0,9%. Komunikat był ogłoszony w Monitorze Polskim z 2016 roku, pozycja 680. Na rok 2018 minister finansów ogłosił wskaźnik inflacji w wysokości 1,9% i zostało to ogłoszone w Monitorze Polskim z 2017 roku pod pozycją 697. I na rok 2019 został ogłoszony wskaźnik inflacji, który stanowi podstawy do podwyższenia górnych stawek podatku od nieruchomości i on wyniósł on na rok 2019 1,6%. Wskaźnik ten został opublikowany w Monitorze Polskim z bieżącego roku pod pozycją 702. I przedstawiony projekt uchwały zakłada zwiększenie poza tą stawką, którą przedstawiałam w formie autopoprawki, przedstawia zwiększenie stawek podatku od nieruchomości o wskaźnik 1,6%. Dla budynków związanych z działalnością gospodarczą stawka będzie niezmieniona i będzie tą stawką, która obowiązuje od 2014 roku, jeżeli Państwo wyrazicie na to zgodę. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Bardzo dziękuję. Pani Radna Zakreska. Dziękuję. Pani Skarbnik, ja mam takie pytanie, bo w ubiegłym roku miałam zgłaszane uwagi, zwłaszcza od osób starszych z terenów dzielnic zielonych, że uważają, że zbyt wysoki podatek mają naliczony od budynków, jeśli chodzi o tak zwane stodoły. Te stodoły to są uwzględnione tutaj jako pozostałe? Pod którą pozycją mamy tutaj wysokość? Jak to wygląda? Budynki pozostałe to są te budynki, które nie są zaliczone do budynków mieszkalnych. Czyli w pozostałych to będzie? Czyli tak. Mam rozumieć, że jeśli chodzi o ten budynek stodoła, to będzie pod pozycją 6, tak? Tak. I to będzie wtedy jeżeli nie jest 90. To, jeżeli nie jest to gospodarstwo rolne. No właśnie tak mi Państwo zgłaszali, że no te stodoły im się ostały po ówcześniejszych gospodarstwach rolnych. Te osoby są w podeszłym wieku, nie prowadzą już, natomiast no zdarzą się, że tutaj mamy to ujęte wszystko w jednym, jako w pozostałych i tutaj mamy 5,90 za metr kwadratowy, tak? No i moja po prostu propozycja, żeby tutaj obniżyć tutaj te budynki pozostałe. Miałam strasznie dużo takich uwag zgłaszanych, jeśli chodzi o dzielnice właśnie Łęka, Łosień, Miejsce i tak dalej. Znaczy ja powiem tak, zapisy budynki mieszkalne, budynki związane z działalnością gospodarczą, budynki pozostałe i tak dalej, są to rubryki, które obowiązują w całym kraju. Sprawa dotycząca opłat, podatków od budynków pozostałych to jest 5,90, jak Pani Skarbnik wspomniała. Macie Państwo załączoną tabelę, która pokazuje podatki za rok 2018. Bardzo proszę, żeby Pani Radna do niej zajrzała. To jest najniższa, praktycznie najniższy w okolicy podatek od budynków pozostałych. Wydaje mi się, że ważną sprawą jest to, co Pani powiedziała odnośnie stodów, które już nie są związane z działalnością rolniczą czy działalnością gospodarczą. Trzeba pomóc i doradzić tym ludziom indywidualnie, natomiast nie możemy wywrócić budżetu miasta z tego powodu. Ja żałuję, że ten temat może nie był poruszany wcześniej, bo to trzeba się zastanowić, jak pomóc osobom, czy doradzić, co mogą zrobić. Natomiast nie możemy wywrócić budżetu, bo nie możemy dać innej klasyfikacji, tak? Budynki pozostałe są zapisem twardym, w którym jeżeli mieści się taki budynek, to musi tak pozostać, a kwestią osobną, nie na dzisiaj, nie na teraz, jest zastanowienie się, jak tą sprawę wyjaśnić, rozwiązać, pomóc mieszkańcom. Pani Skarbnik, przepraszam. Można, były przypadki, że osoby, które miały problemy w uregulowaniu zobowiązania, występowały z indywidualnym wnioskiem o umorzenie
części zobowiązania i były takie decyzje podejmowane przez prezydenta miasta pozytywnie dla mieszkańców. Proszę bardzo, pani radna. Dziękuję. Ja ad vocem do pana prezydenta. Panie prezydencie, mam tabelę i nie jest to najniższa, bo no myślę, że chyba nie mam tutaj błędu. Jeśli chodzi o budynki pozostałe, to w przypadku Sławkowa mamy kwotę 4,90 za metr kwadratowy, a to, co pan prezydent powiedział, to wiem, że to uwagi na bezpośrednie rozmowy i wizyty te osoby umawiane były właśnie do pana prezydenta. W tamtej kadencji właśnie do pana prezydenta Podrazy i dziękuję tutaj za tą informację pani skarbnik, że były anulowania ze względu na ciężką sytuację, bo są to osoby w podeszłym wieku, gdzie no miały kłopot z uregulowaniem tych płatności, a też również miały problem z rozbiórką czy z wyburzeniem. Także dziękuję, chciałam tylko to uzupełnić. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan radny Grzegorz Jaszczura. Dziękuję. Chciałbym kilka kwestii poruszyć. Może zacznę od tego, co jest dobre w tej uchwale. Bardzo dobra w tej projekcie uchwały jest autopoprawka pana prezydenta. Cieszy mnie odwaga pana prezydenta, ponieważ no, trzeba sobie zdać sprawę, że w wyniku tej autopoprawki wpłynie mniej o 1 200 000 zł do budżetu gminy. Pamiętam, gdy w kadencji 2006-10 z radnym Skórą robiłem też tego typu poprawkę do projektu uchwały o podatku od nieruchomości i gdy to zmniejszenie było rzędu tam 3 milionów z hakiem, wtedy pełnomocnik prezydenta, byłego już na szczęście, pan Koćma, mówił, że to są groszowe sprawy. Ja uważam, że to nie są groszowe sprawy i wtedy też tak uważałem i dziękuję panu prezydentowi Bazylakowi za tą autopoprawkę. Jednakże uważam, że w bieżącej sytuacji, o którą za chwilę omówię, nie powinniśmy w ogóle podwyższać żadnych podatków od nieruchomości, wręcz przeciwnie, zgodnie z naszym programem wyborczym mojego kandydatu na prezydenta, między innymi pana posła Warwasa, planowaliśmy zmniejszenie tego podatku o 5%. Zdając sobie sprawę ze zmniejszenia wpływu do budżetu, jednakże byłby to taki wyjście naprzeciw temu, żeby mikroprzedsiębiorcy czy mieszkańcy ściągali z innych miast do nas i żeby zapobiec no, zmniejszaniu się liczby ludności nowej górniczej, co tu samym moim prywatnym zdaniem spowodowało, że wpływy byłyby takie same potencjalnie w najbliższych latach, podobnie jak z akcyzą na wódkę swego czasu, gdy SLD zmniejszało ją. Gdy pan prezydent były, od razu był wtedy w rządzie chyba. Tu chciałem zwrócić uwagę pani skarbnik, że zwiększenie podatku od nieruchomości o wskaźnik inflacji przewidywany na przyszły rok nie dotyczy pozostałych gruntów, gdzie to zwiększenie przewidziano o 7%. Oraz powiedzieć, że jeżeli przeanalizujemy brak podwyżek podatków za lata 2014-2018 i uwzględnimy w tych dwóch latach 16 i 17 deflacji, która była, to wyjdzie, że aktualne ceny według wskaźnika GUS-u nie różnią się, o 700% w stosunku do tych z 2014 roku i dlatego niestety, panie prezydencie, ale to, co pan podwyższa, to jest tak, no, pierwszy raz od kilku lat. Jednym z argumentów przy deflacji pana prezydenta byłego Podrazy oraz pani skarbnik było, że zmniejszenie o groszowe sprawy stawek podatku wymaga przeliczenia i pracy urzędników i nie warto tego robić. Zostawmy stawki na, tak było pani skarbnik, zostawmy składki na niezmienionym poziomie. No ja tam nie uważałem, ale przy deflacji nie następowało zmniejszenie stawek podatków od nieruchomości, osiągów pracowników, notabene także. Następna sprawa, nie podoba mi się też
opis, który jest zawarty w uzasadnieniu, jak na przykład to, że samorządy w wyniku niepodwyższania podatków od nieruchomości pozbywają się części swoich dochodów. Akurat to nie są jakieś dotacje unijne czy inne z zewnątrz, tylko to są pieniądze mieszkańców tutaj zamieszkujących i dzięki temu, że ci mieszkańcy mniej odprowadziliby tych podatków, zostałoby im więcej w kieszeni i lepiej by sobie wydali te pieniądze. No więc stwierdzenie, że pozbywają się części swoich dochodów, uważam za niezasadne w kontekście tego, że powinniśmy o dobro tych mieszkańców cały czas dbać i walczyć. Następne sformułowanie, że z uwagi na względy społeczne, fizyczne oraz ekonomiczne przedsiębiorstw najwłaściwszym rozwiązaniem jest dostosowanie stawek do wskaźnika inflacji, to jest dla mnie też absurdalne jako drobnego przedsiębiorcy, bo to zmniejszenie tych stawek byłoby najwłaściwsze moim zdaniem jako mikroprzedsiębiorcy. Z tego powodu zagłosuję przeciw temu projektowi uchwały. Dziękuję. Bardzo dziękuję, pan prezydent. Ja się odniosę. Projekt uchwały został przedstawiony i świadomie wprowadziliśmy też zmianę w stawkach podatkowych i ona jest tutaj uzasadniona. Ja chcę państwu powiedzieć, że bardzo ważne jest to, żeby budżet był zrównoważony i o tym chyba wszyscy doskonale wiemy, że nie zgadzam się z argumentem o tym, że ceny nie wzrosły, bo doskonale wiemy po tym, co nas otacza, że ceny wzrosły i my też wydatki w mieście z tego tytułu mamy większe. Można by tę dyskusję rozwijać, ale ja też chciałem powiedzieć o autopoprawce. Autopoprawkę zgłosiłem po rozmowach, jakie przeprowadziłem z radnymi Koalicji Obywatelskiej, z radnymi SLD Lewica, razem, gdzie też się w tym utwierdziłem. Dlatego, że ważną rzeczą jest to, żebyśmy rozważnie rozmawiali właśnie o pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Dąbrowie. To jest kwestia bardzo istotna dla nas, dla rozwoju. Natomiast proszę państwa o zamrożenie tej stawki podatkowej i włączenie się w dyskusję i wypracowanie planu pomocy dla małych, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw na terenie naszego miasta, bo nie uważam, że traktowanie wszystkich na równo podatku, czy obniżenie dla całej grupy, gdzie musicie państwo mieć świadomość, że ten podatek to jest wpływ 70 milionów złotych do gminy, 65 milionów to jest od osób prawnych, 5 milionów od osób fizycznych. Tym podatkiem objęci są nie tylko mali przedsiębiorcy, ale też duże koncerny, duże przedsiębiorstwa, które już korzystają z innych narzędzi pomocowych, które są od rządu czy też od samorządu. Tu powinniśmy działać ukierunkowana pomoc powinna być do konkretnej grupy i wszystkim chyba na tej sali nam zależy i wiemy, że małe i średnie przedsiębiorstwa czy mikroprzedsiębiorstwa to jest duża szansa na rozwój miasta. Prowadźmy aktywną politykę. Tutaj wprowadźmy ten podatek, bo podchodzimy do tego odpowiedzialnie. Zachęcam mimo wszystko państwa z Prawa i Sprawiedliwości, żeby też zagłosowali za takimi stawkami, bo tu się kierujemy taką odpowiedzialnością, a nie chcę się kierować populizmem i też nie chcę nikogo postawić jak populizm, bo jest łatwo mówić, że coś się obniża. Jeszcze jedna ważne spostrzeżenie na koniec. Te stawki, widzicie, jak jest porównanie do innych miast, ale też musimy mieć pełną świadomość, że jest pobierane janosikowe. Janosikowe, nasze stawki są na poziomie nie przekraczającym 80% stawek. 85% jeżeli chodzi o stawki podatkowe, natomiast janosikowe płacimy tak, jakbyśmy pobierali w pełni podatki. Dlatego to, co pani skarbnik podała w uzasadnieniu, 42 miliony, to są pełne wartości, które gmina Dąbrowa Górnicza musi płacić janosikowe, gdzie żaden rząd, bo ja nie mówię, że ten, ale poprzednie też nie traktują nas długowo. To niech to w świadomości państwa radnych, zwłaszcza tych, którzy to komentują mocno, pozostanie. Jeszcze jedna ostatnia uwaga. Ja będę naprawdę z wielkim szacunkiem i kulturą się zwracał i chciałbym, żebyśmy teraz nie mieli komentarzy. No proszę tak osobiście po prostu. Może powinno to indywidualnie, ale to już dzisiaj już parę razy od pana Grzegorza to padło. To też takie komentarze, które się odnoszą do byłego prezydenta Zbigniewa Podrazy. No, wydaje mi się, że nie do końca
przystają i nie są na miejscu. Dziękuję bardzo. Wiedziałam. Mogę? Proszę. Dziękuję. Mamy ciągłość władzy, panie prezydencie Marcinie, i dlatego oczywistym jest, że jeżeli nie otrzymujemy, no chodzi o pracę, chodzi o to, żeby objąć całość. To nie jest tak, że wyprzemy się historii, tak jak no w innych aspektach koalicja, jak rozumiem, chce się wypierać tej historii. Staram się powiązać tą ciągłość władzy. Dlatego zapytałem o sprawozdanie z działalności prezydenta i znaczy ja nie odejdę od swojej polityki. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pan radny Marek Wężyna. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, Wysoka Rado. W imieniu Koalicji Obywatelskiej chcieliśmy bardzo podziękować za tą autopoprawkę. Panie prezydencie, odbieramy to jako dobrą monetę. Liczymy na dalszą współpracę. Myślę, że w ten sposób pokazujemy, że można dobrze działać w tym mieście. I że są uwzględniane też postulaty, programy Koalicji Obywatelskiej, która zawsze stała po stronie drobnych, średnich przedsiębiorców. Dlatego bardzo za to dziękujemy i liczymy na dalszą współpracę. Dziękuję. No to myślę, że można już przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 190 wraz z autopoprawką? Proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Kto się wstrzymał? Siedemnastu radnych było za, 8 radnych było przeciw, nic się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o pańską. Na druku nr 191 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych. Również jak w poprzednim projekcie uchwały, stawki podatkowe obowiązywały od 2014 roku. Zmiana nastąpiła w roku 2017. W tej chwili propozycja jest o wskaźnik inflacji, żeby podnieść stawki na środki transportowe. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Jeżeli nie widzę głosów w dyskusji, przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały za druk nr 191? Proszę o naciśnięcie przycisku. Kto z państwa radnych jest przeciw? Wstrzymał. 17 radnych było za, 8 przeciw, nikt się nie wstrzymał, uchwała została podjęta. I bardzo proszę Państwa. Na druku nr 192 przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały 22 łamane przez 492 przez 2016 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 16 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny. Zmienia się załącznik tylko informujący mieszkańców, podatników o zwolnienia. W tym projekcie uchwały przedstawiamy aktualne zwolnienia, żeby mieszkańcy i podatnicy nie mieli problemów z wypełnianiem informacji, która stanowi w przypadku osób fizycznych podstawę do naliczenia podatku od nieruchomości, a w przypadku przedsiębiorstw, żeby mogły łatwiej wprowadzić zwolnienia, które ich dotyczą. Bardzo proszę o przyjęcie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 192? Proszę o naciśnięcie właściwego przycisku. Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Tak się zastanawiam w ogóle, czy wygłaszać tą formułkę, ponieważ nie ma obowiązku podnoszenia ręki. Więc może po prostu formułka się skróci. Nie ma. 25 radnych było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw, uchwała została podjęta jednogłośnie i bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu. I zapraszam Pana Prezydenta Mariana Rutkowskiego.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Na druku nr 195 przedstawiam projekt uchwały w sprawie petycji Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza do Prezesa Rady Ministrów dotyczącej objęcia wszystkich 33 najbardziej zanieczyszczonych polskich miast rządowym programem termomodernizacji. Proszę Państwa, dzisiaj głosowaliście zmiany budżetowe i bardzo dziękuję za to, że zostało nam przegłosowane. Wielu nowoskich mieszkańców oczekuje tego wsparcia. Zresztą ten projekt ograniczenia niskiej emisji dobrowej publicznej jest już realizowany drugi rok. Przed nami jeszcze dwa lata trwania tego projektu. Natomiast, drodzy Państwo, wiele robimy jako samorząd, aby dbać o jakość powietrza w Dąbrowie Górniczej i te dotacje rzeczywiście w Dąbrowie Górniczej są bardzo popularne. Wiele osób o nie zabiega i składa wnioski, aby wymieniać swoje dawne kopciuchy na ekologiczne źródła zasilania. Proszę Państwa, to co robimy w Dąbrowie Górniczej to też trochę taka kropla morza potrzeb. Dlatego prosimy o to, abyście Państwo wsparli tą petycję, aby nasze działania samorządowe zostały wsparte i objęte tak naprawdę szeroką pomocą rządową. Wracamy tutaj do oczywiście kwestii związanej z pewnym rankingiem, niechlubnym rankingiem na Dąbrowie Górniczej. Jesteśmy jednym z 33 miast najbardziej zanieczyszczonych. I drodzy Państwo, od półtora roku, gdzie premier zapowiedziała, że taka pomoc do samorządu zostanie skierowana. No stoimy w takim punkcie trochę zawieszenia. Wszystkie miasta, które są miastami powyżej 100 tysięcy, zostały na tą chwilę przynajmniej zawieszone i nie są dedykowane mu pomoc. Dlatego chcemy się przypomnieć premierowi, rządowi o to, aby wspomóc nas w tych działaniach dotyczących jakości powietrza, jakości życia w naszych miastach. Więc prosimy Państwa, abyśmy zbudowali taką koalicję zgody na rzecz czystego powietrza w Dąbrowie Górniczej i zaapelowali o to do rządu, abyśmy zostali w sposób szczególny potraktowani jako jedno z tych miast, powyżej 100 tysięcy miast, które mamy najwyższą jakość powietrza i taką petycję skierowali do Prezesa Rady Ministrów. Bardzo dziękuję. Pan Przewodniczący Piotr Hołda. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Komisja Gospodarki Komunalnej Ochrony Środowiska, która dzisiaj obradowała po dość długiej merytorycznej dyskusji, jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały na druku 195. Dziękuję bardzo. A myślałam, że chciałbym też przejść do głosowania. Proszę. Dziękuję. Nudzę się troszkę. Panie Prezydencie, chciałbym się tak dopytać, bo Pan powiedział, że zaapelował o koalicję zgody. Mam nadzieję, że Pan nie widzi, że nie ma w tym zgody w naszym mieście. Ja apeluję, więc myślę, że wygłosowanie Państwo to potwierdzicie. Dziękuję. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 195? Proszę o wybranie właściwego przycisku. Przyjęta jednogłośnie. Bardzo cieszę. Zapraszam Panią Naczelnik Jankę. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku nr 193 w imieniu Pana Prezydenta przedstawiam projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 38/778/2018 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2018 roku. Proponuje się dokonania przesunięć środków finansowych w wysokości 5207 zł i 29 groszy pomiędzy zadaniami, dostosowując do aktualnych potrzeb mieszkańców i jednocześnie, aby w pełni wykorzystać wszystkie przyznane przez fundusz środki.
Projekt uchwały uzyskał w dniu 19 listopada bieżącego roku pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie pragnę jeszcze skorygować oczywistą omyłkę pisarską, znajdującą się w punkcie drugim uzasadnienia. W kolumnie trzeciej tabeli widnieje zapis zmniejszenie środków o kwotę, natomiast winno być zwiększenie środków o kwotę. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca Krystyna Zdrowia. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały na druku 193 został pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartym w druku nr 193? Proszę o podniesienie. Proszę o wybranie właściwego przycisku. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję i zapraszam pana zamiennika Cyprianina. Wysoka Rado, na wniosek prezydenta miasta na druku 186 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat dla lokali użytkowych oraz kolejnych umów najmu na czas oznaczony do 3 lat części renowacji budynku. Proszę o podjęcie uchwały. Opinia komisji była już przez przewodniczącego wyrażana w tej sprawie. Nie widzę głosów w dyskusji. Przejdźmy do pan radny Piątek. Proszę. Dziękuję bardzo. Chciałem powiedzieć, że komisji mieszkaniowa się nie odbyła. Przynajmniej my nie dostaliśmy powiadomień. Jest w komisji budżetowej. No to przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 186? Proszę o wybranie właściwego przycisku. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję panie naczelniku i zapraszam pana naczelnika Arkadiusza III. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, w imieniu prezydenta miasta na druku nr 194 przedstawiam projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie złożenia wniosku o likwidację komunikacyjnego związku małego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego w Katowicach. Uzasadnienie znajduje się w załączeniu. Przypomnę jedynie, że funkcję KZK GOP-u 1 stycznia pełnić będzie ZPN. Dziękuję bardzo. Pan Przewodniczący Piotr Hajda. Rado. Projekt uchwały na druku 194 został pozytywnie zaopiniowany na dzisiejszej Komisji Gospodarki Komunalnej Komisji Środowiska. Dziękuję. Dziękuję. Panie naczelniku, ten skrót ZM to obowiązuje? Czy Zarząd Transportu Metropolitalnego został już utworzony i przejmie funkcję organizatora komunikacji miejskiej na terenie metropolitalnego? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 194? Proszę o wybranie właściwego przycisku. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Bardzo dziękuję panie naczelniku. Ja oddaję głos panu przewodniczącemu Markowi Węgrzynowiczowi. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado. Komisja Prawno-Organizacyjna na dzisiejszym posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała projekt uchwał na druku nr 198 i 199. Pierwszy projekt dotyczy w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miejskiej do Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Dąbrowa Górnicza bez wskazania osób. Te osoby
będą wybrane w tej chwili w czasie posiedzenia Rady Miasta. Analogiczna sytuacja jest w przypadku projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta Dąbrowa Górnicza. Również projekt uchwały jest pozytywnie zaopiniowany bez wskazania osób. Te osoby będą wybierane w tej chwili podczas posiedzenia Rady Miasta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj dwa miejsca. Moja propozycja jest taka, że jeżeli zostaną zgłoszeni dwaj kandydaci, to będziemy głosować projekt uchwały uzupełniony o tych kandydatów, a jeśli będzie więcej, no to wtedy będziemy głosować tak jak przy wyborze na przewodniczących lub wiceprzewodniczących komisji. Słucham w takim razie propozycji. Pan radny Grzegorz Przewieźli. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, zgłaszam kandydaturę pana Sławomira Rzymki. Dziękuję bardzo. Pan radny Marek Okrzynowicz. Dziękuję bardzo. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, zgłaszam kandydaturę radnego Roberta Piteckiego. Dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma innych propozycji, to proponuję uzupełnić w punkcie pierwszym, żeby było alfabetycznie, pana radnego Roberta Witeckiego, w punkcie drugim pana radnego Sławomira Żmudkę i w takim kształcie przejść do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartej w druku nr 198 uzupełniono o dwóch przedstawicieli rady? Dziewiętnastu radnych było za, sześciu się wstrzymało. Uchwała została podjęta. A pan przewodniczący wprowadził i omawiał jeszcze projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miejskiej do składu Miejskiej Komisji Wyborczej Młodzieżowej Rady Miasta w Dąbrowie Górniczej. Tutaj są trzy miejsca. W związku z tym słucham propozycji państwa radnych. Bardzo dziękuję. Pani Przewodnicząca, zgłaszam panią Krystynę Szaniawską. Pan radny Grzegorz Przewieźnik. Dziękuję bardzo, pani Przewodnicząca. Zgłaszam kandydaturę pana Kamila Dmicha. Dziękuję bardzo. I pan radny Adam Klimczyk. Zgłaszam kandydaturę Szymona Widera. Dziękuję bardzo. I pan radny Robert Witecki. Zgłaszam kandydaturę pana Marka Węgrzewicza. Czyli cztery osoby. Czy pan radny Węgrzynowicz wyraża zgodę? Szanowni państwo, jeżeli widzę, że jest tutaj kolega Szymon Witera, który chce być, jest pani Krystyna Szaniowska i pani pan radny Kamil Dybich. Wobec powyższego myślę, że to są odpowiednie osoby. Ja dziękuję może za zaufanie, ale może przydam się przy innych wyborach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Szymon Witera. Dziękuję Majku. Dziękuję. Oczywiście wyrażę zgodę. Dziękuję. Pani radna Krystyna Szaniowska i pan radny Sławomir Szmudka. Pan radny Sławomir Szmudka, przepraszam. Pan radny Kamil Dybich. Dziękuję. Czyli mamy trzech kandydatów. Pan radny Kamil Dybich, pani radna Krystyna Szaniawska i pan radny Szymon Widera. Jeśli jest trzech kandydatów, to proponuję przegłosować uchwałę zawartą w druku nr 199 uzupełnioną o właśnie te nazwiska. Bardzo proszę o wyrażenie swojej opinii w głosowaniu. Dziewiętnastu radnych było za, dwóch radnych było przeciw, czterech się wstrzymało, uchwała została podjęta. Oddaję głos panu przewodniczącemu Robertowi Kazimierskiemu. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, na druku 196 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wynagrodzenia prezydenta miasta Dąbrowy Górniczej. Proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Czy
Czy w tej sprawie ktoś by chciał zabrać głos? No to przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały zawartego w druku nr 196? Bardzo proszę o wyrażenie opinii w głosowaniu. Działa. 24 radnych było za, 1 radny się wstrzymał. Uchwała została podjęta. I kolejny projekt uchwały. Panie Przewodniczący. Na druku nr 197 przedstawiam projekt uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Miejskiej do Komisji do zaopiniowania wniosków o zwolnienie organizacji pozarządowych oraz organizacji kombatackich z opłaty czynszowych z lokali wynajmowanych z zasobów gminy. Proszę o pozytywne przyjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. No to słucham propozycji. Pan radny Sławomir Żółtuk. Pani przewodnicząca, chciałbym zgłosić pana radnego Kamila Dudicha. Bardzo dziękuję. Słucham dalszych kandydatów, bo tu miejsca są dwa. Pan radny Szymon. Pani przewodnicząca, przed chwilą radny Węgrzynowicz powiedział, że chciałby się do czegoś przydać. Więc zgłaszam pana Marka Węgrzynowicza. Zada to pan radny Marek Węgrzynowicz. No i cóż ja mam teraz powiedzieć? Tak. Żeby nie przedłużać, powiem za głosem pani przewodniczącej tak. Dziękuję. Czy są dalsze kandydatury? Jeśli nie, to przejdźmy do uzupełnienia o państwa radnych, panów radnych. W punkcie pierwszym Kamil Dybik, w punkcie drugim Marek Węgrzynowicz. Przejdźmy do głosowania nad projektem uchwały w druku nr 197. Bardzo proszę. Dziewiętnastu radnych było za, 2 przeciw, 4 się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Wyczerpaliśmy część merytoryczną dzisiejszego porządku. W punkcie szóstym oświadczenia chciałam Państwu uzupełnić informację dotyczącą czynności w zakresie analizy oświadczeń majątkowych. Ustawowy termin to jest do 30 października. Jednak na ostatniej naszej sesji październikowej nie wszystkie informacje z urzędów skarbowych wpłynęły. Te informacje wpływały jeszcze w październiku, no właściwie do ostatniego dnia. Tutaj Urząd Skarbowy w Olkuszu, Częstochowie, Zawierciu, Bytomiu, Tychach, Sosnowcu, pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach, Urząd Skarbowy w Dąbrowie Górniczej przysłał informację albo, że nie stwierdzono nieprawidłowości, albo, że zainteresowani złożyli lub będą składać korektę oświadczenia majątkowego za rok 2017. Dotyczy to dyrektorów szkół. Jedna informacja z pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach stwierdza nieprawidłowość w oświadczeniu majątkowym jednej z osób, które złożyły oświadczenie. Bez informacji o dalszych czynnościach. Wszystkie te pisma dostępne są dla Państwa radnych w moim sekretariacie. Dziękuję. Bardzo proszę pan radny Szymon Winer. W oświadczeniach jeszcze w tym punkcie jesteśmy, tak? Panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado, ja tak samo jak 4 lata temu chciałbym oświadczyć, że rezygnuję na rzecz ekologii z papierowych materiałów na sesję
Proszę o ich przesyłanie tylko i wyłącznie drogą elektroniczną. Jedyne, co chciałbym otrzymywać w wersji papierowej, to odpowiedź na interpelację. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że to w ogóle Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska to chyba się zwróci z jakimś wnioskiem do prezydenta co do elektronicznego obiegu dokumentów i zaprzestania tych zerowań. Bardzo proszę. Pani przewodnicząca, znaczy, oczywiście ja polecam, ponieważ już pracuję tak 4 lata. Jest to jedna z najkrótszych sesji. Tak naprawdę zadbajmy trochę o środowisko, gdyż mamy dzieci, może nasze dzieci będą miały dzieci i uważam, że już teraz powinniśmy o tym pomyśleć. Dziękuję. Jeżeli chodzi o szkolenie dotyczące RODO, bo wiem, że dzisiaj na jednej z komisji była taka uwaga, to w tej sprawie z panią inspektor umawiałyśmy się, że przy najbliższej sesji nadzwyczajnej, która będzie musiała się odbyć z uwagi na to, że na dzień dzisiejszy nie zakończyły się konsultacje społeczne do uchwał, które muszą zostać podjęte i prawdopodobnie taka sesja będzie 12 grudnia. Wiem, że ona będzie krótka, bo to są chyba 3 uchwały. Tutaj patrzę kontrolnie. To wtedy albo przed, albo po sesji takie szkolenie dla Państwa radnych zostanie przeprowadzone. Także w najbliższym czasie zostanie to zrobione. Czy są dalsze oświadczenia? Dziękuję. Wolne wnioski. Pan radny Dybich. Pani przewodnicząca, a przede wszystkim szanowni Państwo radni, ja bym chciał poprosić, może nie tyle w naszym imieniu, co w swoim, ale myślę, że się na to zgodzicie. Chciałbym poprosić o możliwość przetestowania naszego nowego systemu w kategorii wyświetlania sposobu głosowania. Bo na razie mamy tylko imiona i nazwiska, które znikają nam z listy, a wynik głosowania jest tylko liczbowy. Chciałbym, żebyśmy spróbowali przetestować ten system również w kategorii imię, nazwisko i sposób oddanego głosu. Pani radna Katarzyna Zabiańska. Dziękuję pani przewodnicząca. Ja mam 2 wnioski. Pierwszy wniosek związany jest z relacją sesji online. Zgłaszali mi po ostatniej sesji mieszkańcy, że jakość transmisji jest w starym jeszcze systemie. Czy jest możliwość, żeby ten system zmienić, żeby ta jakość była lepsza? A drugi wniosek związany jest z miejscem postojowym. Czy byłaby możliwość, pani przewodnicząca, zorganizowania dla nas jako radnych w parkingu podziemnym, nie wiem, 10, kilkunastu miejsc, bo w tamtej kadencji ani razu, pomimo że posiadam karty, nie udało mi się znaleźć miejsca wolnego i dzisiaj, jak mieliśmy posiedzenie komisji o 8, liczyłam, że coś znajdę, również nie udało mi się znaleźć i tak naprawdę czasami to trwa 10-15 minut, szukam miejsca. Czy byłaby taka możliwość, żeby na tym parkingu wydzielić jakąś część dla radnych? Wiadomo, nie wszyscy pracujemy we wszystkich komisjach, chociaż te kilka miejsc, żeby przeznaczyć dla nas jako radnych, bo cóż z tego, że tą kartę mamy, jak no mało kiedy jest miejsce. Bardzo bym prosiła o wytypowanie kilku miejsc dla nas. Dziękuję. Jak wie pani radna, parkingi to sprawa trudna. I co jest może tak? Jedynie w kadencji 2010-2014 jeszcze były możliwości parkowania. W ostatnich bardzo ciężko i też. Czy jeszcze są dalsze wnioski? Pan radny Grzegorz jeszcze raz. Dziękuję. Ja także w temacie tego głosowania imiennego, bo chciałbym się raz dowiedzieć, jak można się zapoznać z wydrukiem imiennym, jak kto głosował nad danym projektem uchwały i jak mieszkańcy mogą się z tym dowiedzieć. Nie wiem, czy to jest rozwiązane na BIP-ie, czy uważam, że to jest problem. Zgłaszają się do mnie mieszkańcy, którzy chcieliby wiedzieć, jak radni imiennie głosują. Wydruki z głosowań, tak jak w poprzedniej kadencji, kiedy głosowaliśmy elektrycznie, tak i teraz są załącznikiem do protokołu. Do czego? Do protokołu. Czyli zwykły mieszkaniec jak może się z tym zapoznać? Jak jest protokół zatwierdzony, to jest na BIP. I teraz będzie tak samo, tak? Tak. Dziękuję. Tak, proszę. Czy dalsze? Bo nie było tamtej kadencji. Bo
część kadencji nie głosowaliśmy elektronicznie, więc nie było wydruku. Uważam, dobrze. Panowie, dojdźmy do końca sesji. Czy jeszcze dalsze malowanie? Zamykam sesję Rady Miejskiej w dniu 28.